Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów na temat kardynała Saracha, ważnej postaci naszego kościoła. Szczególnie, że w połowie listopada był w Polsce, promował swoją nową książkę i mówiąc szczerze, niezbyt wiele na ten temat można było w mediach przeczytać, a w końcu jest to jedna z najważniejszych, jakby się wydawało, postaci w kościele, jeśli chodzi o sprawowany urząd. Jest on prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Co ciekawe, nawet nie wszystkie katolickie media o tej wizycie poinformowały. Na przykład portal Deon o tej wizycie nie poinformował wcale. Kardynał Sarach jest o tyle ciekawą postacią, że wielu katolików jakieś wiąże z nim nadzieje, jeśli chodzi o na przykład przyszły pontyfikat. Tak? Często pojawia się takie życzenie. Można w mediach społecznościowych przeczytać, że no właśnie, kardynał Sarach powinien być kolejnym papieżem. To ciekawe, czy w ogóle można tego typu rzeczy brać pod uwagę. Kim on w ogóle jest? Jest afrykańskim hierarchą, pochodzenie jest Gwinejczykiem. Jego rodzice byli poganami, a on sam już od dosyć dawna pracuje w kurii, można powiedzieć, pracuje w kurii rzymskiej, piastuje różne ważne stanowiska. Zanim został prefektem kongregacji, koordynował pracę, można powiedzieć, wszelkie kościelne działania charytatywne. Był takim kardynałem odpowiedzialnym za sprawy charytatywne w odpowiednich instytucjach był osadzony. Ale nie to jest, jak się wydaje, najciekawszą częścią, można powiedzieć, osobowości kardynała Sarach. Przede wszystkim wydaje się, że jest on jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim, takim, można powiedzieć, Ratzingerianinem, tak? Czyli że jednym z tych duchownych, czy przedstawicielem tej formacji intelektualnej, która uznała, że pewne propozycje kardynała Ratzingera, Benedykta XVI dla Kościoła są właściwym sposobem na wyjście z trawiącego Kościół kryzysu. Myślę tu przede wszystkim o tych takich najważniejszych hasłach pontyfikatu Benedykta XVI, czyli o hermeneutyce ciągłości, a więc konieczności odczytywania nauczania Kościoła zawsze z perspektywy tradycji, starych tradycji, tradycji apostolskiej, tradycji całego Kościoła, tak? Czyli pewnej ciągłości nauczania. Ratzinger miał to przekonanie, papież Benedykt miał to przekonanie, że nie może być tak, że to, co wczoraj było w Kościele święte, dzisiaj staje się już zupełnie nieważne, tak? I że możemy po prostu z dnia na dzień, czy że w ogóle w dziejach Kościoła, dokonywać radykalnych zmian, zerwań z zasadami, jakie obowiązywały we wcześniejszych wiekach Kościoła. Oczywiście każda zasada, tak jest, można powiedzieć, i w teologii, i w polityce, i w filozofii, każda zasada o swoim praktycznym wymiarze może mieć rozmaite interpretacje, które często jakby dają nam szerokie takie spektrum ostatecznie sposobu działania. Tak jak dobrym przykładem jest kara śmierci, która zawsze była w Kościele uznawana za karę główną, która czasami musi być po prostu wykonywana, ale w praktyce, na przykład w ostatnich dziesięcioleciach, oznaczało to pracę papieży nad tym, żeby tę karę śmierci maksymalnie ograniczać, ponieważ ona była nadużywana na przykład w państwach totalitarnych czy w państwach dyktatorskich. Czyli można powiedzieć, że ta kara śmierci gdzieś znajdowała się na dalekim horyzoncie i nawet uznawano ją za niekonieczną do wykonywania współcześnie, ale nigdy z tej zasady się nie wycofywane, ponieważ ona jest tym punktem odniesienia dla każdej innej kary, no i przede wszystkim ma silne umocowanie w tradycji biblijnej, w ogóle tradycji Kościoła, tradycji chrześcijańskiej, kultury chrześcijańskiej. No więc wracając do kardynała Saracha i Benedykta XVI, to przekonanie o konieczności ciągłości nauczania kościelnego i kościelnej praktyki dobrze było widoczne w kwestiach liturgicznych na przykład, tak? Czyli przywrócenie starej liturgii przez Benedykta XVI i praca kardynała Saracha nad tym, żeby nowy ryt niejako ukorzeniać w starym, tak? Czyli żeby nowa msza nie stawała się coraz bardziej liturgicznym hamburgerem, jakimś takim rytualnym McDonaldem, tylko żeby coraz bardziej przypominała hieratyczną
głęboką, starą katolicką liturgię. Można powiedzieć, że jego nominacja na stanowisko prefekta kultu Bożego dokonana przez papieża Franciszka było pewnego rodzaju zaskoczeniem. Ale też trzeba powiedzieć, że dzisiaj kardynał Sarach w tej swojej właśnie wizji reformy, tak? Czyli że tej wizji, która mówi, że reforma liturgiczna, jaka dokonała się po Soborze Watykańskim II, wymaga nowej reformy, wymaga przywrócenia pewnych elementów, które zostały utracone. Kardynał Sarach jest jakby w tych ideach, jak się okazało, osamotniony, bo kiedy w 2016 roku zaproponował w Rzymie na jednej z konferencji Liturgiam Sacram dosyć luźną taką propozycję, by od adwentu tego roku 2016 biskupi zaczęli odprawiać również nową mszę ad orientem, czy versus deum, czyli że w stronę starego ołtarza, jak to się często mówi, tyłem do ludzi, ale tak naprawdę twarzą do Boga, tak? Żeby przybrali znowu tę postawę przewodników ludu, został szybko skontrowany przez Stolicę Apostolską i rzecznika Stolicy Apostolskiej, który orzekł, że nie będzie żadnych nowych przepisów liturgicznych, nie będzie żadnych zmian w mszy i że no de facto papież ani Stolica Apostolska nie popierają tego typu pomysłów. No to jest oczywiście przykra sytuacja, kiedy ważny hierarcha zostaje po prostu w ten sposób, można powiedzieć, spostponowany. No też sytuacja jest taka, że kardynał Sarach de facto nie ma w kongregacji swoich ludzi, z którymi mógłby pracować. Właściwie z tego, co można zobaczyć, więcej jeździ po świecie, głosi, pisze książki, niż rzeczywiście zajmuje się sprawami liturgii, które do papieża Franciszka nie są ważne. Można powiedzieć, że w pewnym sensie na szczęście, bo patrząc na ogólnie politykę kościelną papieża Franciszka, także jego podejście do nauczania, można by się spodziewać jakichś niebezpiecznych nowych pomysłów, jak chociażby missa simplex, czyli wprowadzanie jeszcze jakiejś krótszej, bardziej hamburgerowej mszy, którą około 2000 roku zaproponowali biskupi niemieccy. Więc kardynał Sarach w tym względzie jest właśnie kontynuatorem pontyfikatu Benedykta XVI, zresztą w innych sprawach także wypowiadał się jako jeden z niewielu wysokich hierarchów pozytywnie na 50-lecie Humanae Vitae, czyli tej encykliki, która podtrzymała nauczanie o świętości małżeństwa, mówiąc, że antykoncepcja nie jest do pogodzenia z jednością małżeńską. Kardynał Sarach był niedawno w Polsce, także u nas przypomniał swoje słowa, które często mówię, o tym, że trzeba trzymać się tradycji, tradycyjnej wiary, jeżeli Kościół ma przetrwać, że nie zmieni sytuacji Kościoła na lepsze zmienianie wiary, tylko my mamy się zmieniać i dostosowywać do tego, jaka jest wiara. Zresztą kardynał Sarach używa często mocnych sformułowań, na przykład mówi o fałszywych reformatorach. No, możemy się domyślić, że nawet jeśli nie mówi bezpośrednio o papieżu, bo rzeczywiście zachowuje duży szacunek do papieża Franciszka, to mówi o wszystkich tych bliskich współpracownikach Ojca Świętego, którzy tylko przebierają nogami, żeby zmienić coś w nauczaniu, żeby zmienić coś w dyscyplinie, ponieważ wydaje im się, że Kościół musi być taki jak świat, że ten świat teraz liberalny jest jakimś nowym światem, jakąś nową cywilizacją chrześcijańską, tylko Kościół tego nie zauważył i musi do niej się dopasować. No co jest oczywiście bzdurą. No ale co z tym pytaniem, czy kardynał Sarach może być przyszłym papieżem? Mówiąc szczerze, raczej nie. Nie ma specjalnie takich możliwości. W tej chwili już większość kardynałów, którzy będą wybierać w najbliższą konklawę papieża, zostało nominowanych przez papieża Franciszka, a papież Franciszek ma jednoznaczną linię, jeśli chodzi o dobieranie sobie współpracowników. Czyli po prostu dobiera współpracowników, którzy odpowiadają jego poglądowi na zmienianie w tej chwili Kościoła. Właściwie żaden z tak zwanych konserwatywnych hierarchów i duchownych nie został za tego pontyfikatu nominowany na kardynała. Oczywiście konklawę niejednokrotnie zaskakiwało i zaskakiwało bardzo w różne strony, można powiedzieć. Karol Wojtyła miał być
takim papieżem postępowym, prawda? Liczono niemieccy kardynałowie, którzy wspierali jego wybór, liczyli na to, że będzie kontynuował linię ducha soboru, tak? Tymczasem okazał się papieżem, który przede wszystkim chciał realizować literę soboru, tak? Chciał zachować właśnie tradycyjną naukę Kościoła, a jednocześnie zmienić troszkę pewne metody duszpasterskie i na tym przede wszystkim się skupiał, pokazując Kościół w takim zapale misyjnym, ale w tym zapale misyjnym, który stara się nieść swoją starą, niezmienną i pewną naukę. W tej sytuacji można się spodziewać, że na najbliższym konklawie, ale oczywiście aby papież Franciszek żył jak najdłużej i tego należy mu życzyć, prawdopodobnie będzie jedynie garstka konserwatywnych kardynałów, a większość będą to mniej lub bardziej liberalni, czasami po prostu zachowawczy, ale w tym sensie, że nie chcący się wychylać duchowni i kardynałowie z różnych części świata, więc należałoby się spodziewać albo raczej jakiejś niezwykłej interwencji Bożej, albo raczej tego, że wybrany kardynał, wybrany kolejny papież zacznie działać w innym duchu niż tego się konklawę spodziewało. No na razie raczej możemy przewidywać, że kardynał Sarach jest jednym po prostu z ostatnich kardynałów przemijającego, można powiedzieć, porządku Benedykta XVI, tego niezwykłego pontyfikatu, niezwykłego intelektualnie i niezwykle ożywiającego duchowo pontyfikatu, który przyniósł takie bardzo ważne dokumenty, jak właśnie Summorum Pontificum, które przywróciło starą liturgię mianowo Kościołowi, ale też Anglicanorum Coetibus, które de facto było propozycją nowego ekumenizmu, tak? Tego ekumenizmu, który po części był powrotem do starego ekumenizmu, czyli zaproszeniem chrześcijan odłączonych do tego, żeby na nowo stali się katolikami, żeby wyznali katolickie credo i wrócili do Kościoła, ale z bogactwem różnych swoich tradycji liturgicznych, pobożnościowych, tak? Nie musieli z tego rezygnować, co jest ich dorobkiem, można powiedzieć dorobkiem przez nieraz setki lat zbieranym, tak? I składanym gest do gestu, tradycja do tradycji, tak? Ale żeby mogli razem z tym swoim bogactwem znowu znaleźć się pod opieką Rzymu, pod władzą papieża. Widzimy, że ta linia nie jest w tej chwili kontynuowana i raczej nie należy się spodziewać tego, że kardynał Sarah zostanie papieżem. To wszystko. Cześć.